no, jako medalista mistrzostw Polski startowałeś tu w gronie jakby potencjalnych faworytów, albo przynajmniej kandydatów do podium. No, co tam się na starcie zagrało, działo, że tak w sumie no, z dystansem wjechałeś w trasę? Kurczę, kraksa była i zatrzymali mnie. Jakiś kolarz mnie za, już nawet nie pamiętam jaki, zatrzymał mnie, musiałem zejść z roweru. Z powrotem rozpędzić się jakby w biegu i wskoczyć na niego. No i to mnie za dużo mnie sił kosztowało, żeby w ogóle przejść później do przodu i no i tak też kurczę nie szło jakoś tak jakbym chciał. Nie lubię po prostu biegać, to męczenie mnie zmęczyło, no te podjazd. Dwie sekcje podbiegowe, prawda? Tak, zmęczył mnie i tak nie poszło tak. No trasa po prostu tak nie leżała mi jeszcze. Wiesz, dwa dni temu było fajnie, bo było szybko twardo. I kurczę, naprawdę się cieszyłem, ale jak już zobaczyłem błoto, jak ja już widzę błoto, to już wiem, że będzie mi ciężko. Ale dałaś sobie wszystko do Mistrzostwa Polski w końcu. Pewnie, to wiesz, dobry trening, tak? Kurczę, dobre przygotowanie do wyścigów szosowych, kurczę, gdzie tak potrenujesz? Nigdzie. Więc ja tam uważam, że mogę być zadowolony. Teraz po prostu, wiesz, przyjadę do domu, rower na hak przełajowy i za niedługo wylatuję do Emiratów na wyścig. Czyli już za chwilę pierwszy start szosowy? Tak, dokładnie chyba 26 albo 27 stycznia. To nie masz dużo przerwy takiej jakby odpocząwszy, bo nawet nie będzie bardzo miejsca na odpoczynek jak start za 2 tygodnie. No, już na pewno nie będę odpoczywał, też trochę ten sezon przełajowy był dla mnie taki też średni, ponieważ sezon szosowy późno skończyłem i nie mogłem tak do końca się, wiesz, przygotowywać, inni już się ścigali, a ja w domu sobie leżałem i odpoczywałem po sezonie. I tak też ten sezon był dla mnie taki troszkę inny. No, ale chyba z dużą nową motywacją wchodzisz w sezon, bo jesteś w nowym teamie. Tak, jestem w nowej drużynie, naprawdę jest tam tak super atmosfera, ludzie i można dużo mówić, tak? Więc motywacja jest mega. Trzymamy kciuki w takim razie za sezon, za nowe barwy. Dziękuję bardzo. Dzięki.